Radny chce przekazać środki z promocji miasta na pomoc przedsiębiorcom. Liczę na to, że pan prezydent i radni Koalicji Obywatelskiej poprą te zmiany w budżecie. Teleporady czekają na zmiany. Zmienia się trochę sytuacja, do której przyzwyczailiśmy się przez ostatnie miesiące. Wskaźniki związane z bezrobociem pogorszyły się. W styczniu i w lutym mieliśmy około 800-850 osób mniej w ubiegłym roku. Poniedziałek wita Państwa, Paweł Guszała, zapraszam na serwis. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry w porządku obrad znalazł się projekt uchwały Klubu Radnych Bezpartyjnych dotyczący wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Mówiliśmy o tym na naszej antenie. Miała to być kolejna forma wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, którzy planują w tym roku wystawić tak zwany ogródek przed swoim lokalem. Jednak projekt został wycofany z porządku przez samego wnioskodawcę. Zapytaliśmy go dlaczego. O wyjaśnienia poprosiliśmy przewodniczącego radnych bezpartyjnych Huberta Papaja, który w imieniu swojego klubu złożył projekt uchwały. Co było powodem jego wycofania z porządku obrad ostatniej sesji? Ten projekt złożyliśmy 25 lutego i liczyliśmy, że trafi pod obrady komisji, a następnie pod obrady sesji Rady Miejskiej. Komisja, która miała się tym zajmować, została zwołana w przeddzień sesji. Podczas tej komisji dyskutowaliśmy na temat założeń tego projektu. Część radnych uważała, że należy wskazać źródła finansowania, że pewne rzeczy trzeba w tym projekcie zmienić. Dlatego przed sesją złożyłem pisemnie wniosek do pana przewodniczącego, żeby ten projekt zdjąć z obecnej sesji i że przygotowujemy jako klub radnych nowy projekt o tych samych założeniach, ale uwzględniający te uwagi, które nam zostały zgłoszone na komisjach. Najczęstszym zarzutem było to, że wnioskodawca nie zaproponował źródeł finansowania dla swojego pomysłu. W nowym projekcie uchwały zostanie ono podane. Te 80 tysięcy złotych, bo takie są szacowane skutki finansowe obniżenia tej stawki, przeznaczymy na to pieniądze z promocji miasta. No, przedsiębiorcy będą naszą chyba najlepszą wizytówką, najlepszą formą promocji, jaką sobie można wyobrazić. No i liczę na to, że pan prezydent i radni Koalicji Obywatelskiej poprą te zmiany w budżecie i poprą ten wniosek. Zdaniem radnego Huberta Papaja to wsparcie jest bardzo potrzebne lokalnym przedsiębiorcom, zwłaszcza, że obostrzenia dla restauratorów przeciągane są w czasie, a ogródki mogą być dla nich jedynym sposobem na zarobienie pieniędzy w tym sezonie. Ta branża od 24 października nie może normalnie funkcjonować i liczymy, że nie tylko pomoże finansowo tym przedsiębiorcom nasz projekt, ale że kolejne podmioty może podejmą też decyzję, żeby również wystąpić o zajęcie pasa drogowego i również oni mogliby funkcjonować w naszym mieście dla dobra mieszkańców, dla dobra turystów, żeby to miasto w końcu zaczęło żyć. Nowy projekt uchwały zakładający możliwość wydzierżawienia terenu pod ogródki gastronomiczne za symboliczny 1 lub 2 grosze za metr kwadratowy zostanie złożony w biurze rady jeszcze w tym tygodniu. Preferencyjne stawki miałyby obowiązywać na terenie Jeleniej Góry już od 1 kwietnia. Miniona niedziela była wyjątkowo pracowita dla goprowców, którzy interweniowali w Białym Jarze, gdzie zeszła lawina śnieżna. Na szczęście na miejscu nie odnaleziono nikogo pod śniegiem. Podczas akcji lawinowej w Karkonoszach ratownicy otrzymali zgłoszenie o kolejnym zdarzeniu, tym razem po stronie czeskiej, w rejonie Wielkiego Szyszaka. Tam 6 osób zostało porwanych przez lawinę. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na facebookowym profilu GOPR Karkonosze. Łatwiejszy dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, ograniczenia w udzielaniu teleporad. Co dokładnie zmienia się w związku z wchodzącym dzisiaj w życie rozporządzeniem? Proszę posłuchać. W
trakcie trwania pandemii koronawirusa teleporada była standardową formą kontaktu z pacjentem. Wizyta bezpośrednia przeprowadzana była tylko w przypadku dzieci do 2 roku życia. Od dziś ma się to częściowo zmienić. Jeśli pacjent uzna, że potrzebuje bezpośredniej wizyty w gabinecie lekarskim i spotkania z lekarzem, a nie porady w formie teleporady, to będzie miał do tego prawo. Niestety w przypadku kontynuacji leczenia, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne czy też wydania zaświadczenia nie będzie możliwości wizyty bezpośredniej. Są jednak sytuacje, w których pacjent jest zobligowany do takiej wizyty w poradni opieki zdrowotnej. Wizyta w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej, a także jeśli w związku z chorobą przewlekłą, na którą chorujemy, nasz stan się pogorszy albo zmieniają się objawy, które mamy. W przypadku dzieci do 6 roku życia również wszystkie porady powinny się odbywać bezpośrednio w gabinecie, ale to nie dotyczy porad kontrolnych w trakcie leczenia, które ustalone zostało w wyniku badania bezpośredniego pacjenta. Zmiany obowiązują od 15 marca. Trzymamy rękę na pulsie i monitorujemy wskaźniki związane z bezrobociem. W końcu to one m.in. odzwierciedlają sytuację gospodarczą w naszym regionie. I niestety mamy złe wiadomości. Nie da się ukryć. Wskaźniki związane z bezrobociem w mieście i regionie pogorszyły się. Świadczy o tym liczba zarejestrowanych obecnie osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. 3642 osoby zarejestrowane. Stopa bezrobocia, jeśli chodzi o powiat, to mamy 10,3%, natomiast jeśli chodzi o miasto Jelenia Góra, to jest 4,7%. Wzrost o 2,4 punkty procentowe w stosunku do grudnia ubiegłego roku. No, gorzej to wygląda, jeśli porównamy z ubiegłym rokiem. W styczniu i w lutym mieliśmy około 800-850 osób mniej w ubiegłym roku w naszej ewidencji w stosunku do czasu obecnego. Zapytaliśmy także, czy duże firmy z naszego regionu poinformowały urząd o zamiarze przeprowadzenia tak zwanych zwolnień grupowych. Otrzymaliśmy dwie informacje, ale to są informacje o zwolnieniach grupowych ogólnopolskich. Na naszym terenie jeszcze one nie dotyczą naszego terenu. Te informacje, także takiego zagrożenia jeszcze nie ma. Oczywiście wpływ na pogarszającą się sytuację na rynku pracy ma epidemia koronawirusa. Spodziewaliśmy się tego, no pandemia jednak daje znać o sobie, pomimo tarczy, pomimo wsparcia dla pracodawców, jednak te rejestracje się odbywają, w znacznej mierze u nas zdalnie. Na naszej stronie jest dokładna ścieżka pokazana i nie nastarcza już do takich trudności, jak to było na początku. Wszystkie informacje znajdą Państwo pod adresem jeleniagora.praca.gov.pl. W zeszłym tygodniu jeden z mieszkańców ulicy Czarnoleskiej w Jeleniej Górze opalał przewody samochodowe w piecyku garażowym. Za spalanie odpadów sprawca wykroczenia został ukarany przez Straż Miejską mandatem. W ostatnim czasie śmieci spalane były także przy ulicy Grunwaldzkiej. W tym przypadku w związku z dużą ilością odpadów i nagannym zachowaniem sprawcy. Patrol odstąpił od nałożenia na niego mandatu karnego i podjął decyzję o skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym serwisie.